Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie na drugim już dzisiaj, olejnym spotkaniu. Dzisiejsze drugie już spotkanie będzie znowuż poświęcone malarstwu farbami olejnymi. Bardzo cieszę się, że to nasze pierwsze poranne spotkanie tak was wciągnęło, że tyle pozytywnych komentarzy od was otrzymałem, że podobało się wam. Teraz ciąg dalszy. Będziemy malować za chwileczkę odcieniami cielistymi, cieniem i światłem. Pokażę wam najpierw, jak te odcienie zmieszać, a później zrobimy sobie taką próbę portretu. Bardziej będzie chodziło o kolor, o światło i cień, tak naprawdę niż podobieństwo w tym portrecie. To nie będzie wcale trudny obraz, pomimo że będzie to obraz mistrza, obraz Rembrandta, jego autoportret, ale zobaczycie, że damy radę. Bardzo dziękuję za wszystkie wasze prace, za wszystkie wasze komentarze i entuzjastyczne sygnały. Jeszcze nie na wszystkie odpowiedziałem. Przyznam, że mieliśmy dzisiaj tutaj solidne porządki, solidne sprzątanie w pracowni. Zajęło to prawie cały dzień, ale dzięki temu teraz jest przestrzeń, jest pięknie, aż echo się niesie. Dzięki temu możemy znacznie lepiej i bardziej komfortowo pracować. Tak więc spokojnie odpowiem na wszystkie wasze prace jeszcze dzisiaj wieczorem. I te z poranka, i te obecne. Słuchajcie, zacznijmy sobie zatem, żeby nie marnować czasu. Przygotowałem tutaj dla was taką próbkę cielistych barw. No nie tylko cielistych, cieliste tutaj na dole się zrobiły. Tak naprawdę to są tutaj jeszcze różne inne barwy. Wykorzystamy sobie dzisiaj znowu trzy podstawowe kolory, plus ewentualnie brąz, on również się przyda. Tak więc żółty, czerwony, niebieski, plus biel i plus brąz. Możecie sobie te farby przygotować. Ja jeszcze zamieściłem linki do różnych artykułów do malarstwa olejnego. Jeżeli chcecie zakupić jakieś, to możecie sprawdzić, czy tamta oferta wam odpowiada. To jest oferta ze sklepu Warsztat Artysty. Oczywiście sprawdźcie, są jeszcze różne inne miejsca, natomiast tam wybrałem dla was takie produkty, które mam sprawdzone i które wiem, że będą dobrymi produktami. Zerkam sobie już na wasze komentarze. Tutaj mam wszystko podłączone. Tak, już widzę wasze komentarze doskonale. Dzień dobry, dobry wieczór. Słuchajcie, ja będę dzisiaj malował na płótnie po raz drugi, natomiast kolory będę mieszał tutaj na kawałku papieru. Jak widzicie, farby olejne po wyciśnięciu na białą kartkę papieru oddają olej z siebie. I to jest dobra metoda na odtłuszczenie farb olejnych, jeżeli macie zbyt tłuste farby olejne. Dzisiaj rano o tym trochę mówiliśmy o oleju. Ja jeszcze tylko krótko przypomnę, co możecie używać, jakich produktów, jakich rozpuszczalników. Tak więc ja dzisiaj używam zamiast terpentyny do rozcieńczania farby benzyny ekstrakcyjnej. Ona się również nadaje, trochę ma łagodniejszy zapach niż terpentyna. Zamieściłem pod naszą transmisją link do terpentyny bezzapachowej. Ona całkiem taka bezzapachowa nie jest, ale pachnie na pewno troszeczkę przyjemniej. Co jeszcze przyda się do malowania, to jest słoiczek, w którym sobie tą terpentynę, troszeczkę jej wlewacie, terpentynę albo benzynę, i pędzel tylko maczamy i później wycieramy w szmatkę albo w ręcznik papierowy. Przydaje się również troszeczkę oleju lnianego lub oleju zwykłego kuchennego. Ja tutaj mam olej już przygotowany. Jeżeli szukacie oleju lepszej jakości, to polecam wam olej makowy albo olej z orzecha włoskiego. On jest trochę droższy, ale on później nie żółknie, tak jak potrafi zżółknąć troszkę olej lniany. Jeżeli chodzi o pędzle, to już rano pokazywałem, ale dla tych z was, których nie było rano, jeszcze przypomnę, do malarstwa olejnego pędzle szczeciniaste, tak one wyglądają w momencie, kiedy są jeszcze czyste. Również taki link do dobrych pędzli Winsor Newton zamieściłem
pod dzisiejszą transmisją, tam w poście troszeczkę niżej. Tu już pędzle, którymi malowałem rano. Rano malowaliśmy przy użyciu również podstawowych trzech kolorów plus umbra palona i taki błękit wtalowy, ciemny. Malowaliśmy jabłka. Bardzo dziękuję za Wasze jabłka, które przysłaliście. Mam taką zawsze propozycję, zwracajcie uwagę na nieregularności wszelkie w jabłkach czy w owocach, bo mamy taką tendencję do malowania zbyt okrągłych, zbyt idealnych owoców, kiedy zaczynamy je malować. Przygotowałem tutaj obok już wydruk z autoportretu Rembrandta. To jest jeden z jego wcześniejszych autoportretów, on tutaj jeszcze jest młody. I taki szkic mniej więcej, bo nie będziemy oczywiście malować wszystkich tych detali, każdego włoska i tak dalej, ani nie będziemy się specjalnie starać uchwycić podobieństwa na tyle, na ile się uda, więc nie przerażajcie się. Będzie nam chodziło przede wszystkim o miękkie przejście od światła do cienia, które w farbach olejnych robi się idealnie, one są do tego stworzone, dlatego ten obraz wybrałem. A druga rzecz to takie mięciutkie przejścia od światła do cienia na skórze oraz same barwy cieliste, do których również farby olejne są idealne. Tak więc specjalnie taki wybór właśnie dzisiaj, żebyśmy mogli tych rzeczy popróbować, właśnie takich pięknych przejść tonalnych od cienia do światła, od cieplejszego do chłodniejszego, duży kontrast również. Tutaj się przyda właśnie brąz. Rembrandt obficie używał brązów oraz biel. Tak więc już sobie zaczniemy naszą przygodę. Na początek pomieszamy sobie troszeczkę takich właśnie cielistych barw. Pokażę Wam, jak to zrobić. Trochę poeksperymentujemy farbami olejnymi. Dzień dobry wszystkim, witam wszystkich. Mam tutaj już komentarze. Tak, są również farby olejne wodorozcieńczalne. Tak więc, jeżeli ktoś ma alergię na jakieś rozpuszczalniki albo po prostu mu szkodzą, to polecam te farby wodorozpuszczalne. One są znacznie droższe, ale warto. Oczywiście zdrowie jest najważniejsze. No i komfort malowania. Ja dzisiaj maluję takimi bardzo podstawowymi farbami olejnymi PBO. Już je pokazuję. Tak więc to jest taki zestaw niedużych tubek. Zestaw dobry na początek przygody z malarstwem. Muszę powiedzieć, że całkiem dobrze się nimi maluje. Jestem z nich bardzo zadowolony. W linku poleciłem Wam również takie zestawy trochę bardziej rozbudowane. Możecie sobie na nie zerknąć. Polecam do malowania farbami olejnymi również ręczniki papierowe, szmatki. W to będziemy wycierać pędzel bez przerwy, więc przydadzą się. Słychać, że było tutaj porządkowane, bo teraz wszystkiego dłużej się szuka. Ok, słuchajcie, żółty cytrynowy to oczywiście podstawa. Weźmiemy go sobie, a wezmę go więcej, bo zaraz mi się przyda do malowania portretu. A biel tytanowa. Tutaj nie mam cyjanu w tym zestawie, ale jest sobie taki błękit, nazwijmy go kobaltowym, który się nada, nie będzie go trzeba zresztą dużo, tylko niedużą ilość. Jest magenta na szczęście, ona jest bardzo wskazana. Jeżeli nie macie magenty, użyjcie karminu albo jakiejś takiej bardziej różowej czerwieni.
Dodatkowo użyję jeszcze brązu. To jest Umbra Palona. Bardzo ciemny brąz, taki jak mocno gorzka czekolada. Bardzo wdzięczny kolor. Użyję również błękitu talowego. To również bardzo ciemny błękit. Ja używam zawsze tych dwóch, czyli bardzo ciemny brąz i bardzo ciemny błękit do tworzenia czerni, takich czerni z kolorem. One są znacznie lepsze niż czerń prosto z tubki. Zdarzyło się w niektórych waszych pracach trochę zabrudzić kolor, w tych pracach z poranka, więc zwróćcie uwagę na to, żeby albo nie używać czerni, albo używać jej bardzo ostrożnie, ale jeżeli to nie były czernie, to zwracajcie uwagę, żeby nie kłaść zbyt ciemnych barw, bo one po prostu dają efekt w zasadzie czerni. Na to trzeba. Ja popełniałem te same błędy, więc ja wiem, jak to jest. Dobrze, zrobię troszeczkę takiego przemeblowania. Słuchajcie, weźcie sobie pędzel, troszeczkę terpentyny. Już pokażę, co będziemy robić. Tutaj mam dla przykładu portret, którym zaraz się zajmiemy. Pamiętajcie, żeby sobie otworzyć okno, żeby wam się, jeżeli używacie rozpuszczalnika terpentyny, to otwarte okno się przyda. Słuchajcie, do barw cielistych zaczniemy od bieli. Weźmiemy sobie troszkę żółtego. Odrobinkę magenty. No i dzięki bieli już dostajemy taką barwę, nazwijmy ją cielistą, która całkiem przyzwoicie pasuje do tego, co jest na policzku. Tak więc to są te trzy kolory. Najwięcej bieli, trochę mniej żółtego, odrobinka magenty. Jak widzicie, zaczyna to dobrze działać. Tak, z podobraziem jest troszkę więcej zabiegów z kamerą, bo ono po prostu wymaga większego odejścia. Tak więc już odchodzę niniejszym. O, całkiem dużego odejścia wymaga. Nawet będzie mnie widać. Dzień dobry, raz jeszcze. O, tak sobie zrobimy, to będzie wszystko widoczne. O, właśnie. A tutaj zmieści się Rembrandt. Nic się nie bójcie, damy radę go namalować. Zobaczycie, że nie będzie to wcale trudne. Tak więc możecie sobie ustawić śmiało w pionie waszą kartkę lub podobrazie, jeżeli malujecie na podobraziu. Dobrze, udało się. Dzisiaj troszkę to trwało, no ale tak to jest. Farby olejne wymagają troszkę więcej
całego asortymentu dookoła, ale przynajmniej mnie widać. Możemy się zobaczyć, co mnie cieszy. Słuchajcie, nie przejmujemy się w ogóle, że to jest portret. Nie przejmujemy się, po prostu będziemy malować. Wszystko doskonale pójdzie. Słuchajcie, tylko dla ogólnej orientacji zaznaczymy sobie mniej więcej wielkość głowy. Obserwujcie odległość od krawędzi włosów do krawędzi obrazu. Ja na to właśnie patrzę, czyli tutaj tylko troszkę, tutaj prawie do samej góry. Tutaj w jednej, jeden, dwa, trzy, prawie w jednej czwartej, troszeczkę więcej niż jedna czwarta, troszeczkę więcej niż jedna czwarta, to będzie bark. W połowie ucho. Czyli tak, ja już zwalniam. Już wam tłumaczę. Troszeczkę więcej niż jedna czwarta. Tutaj ja szkicuję węglem. Węgiel jest bardzo dobry do farb olejnych, do szkicu. Można też pędzlem od razu szkicować, jeżeli ktoś woli. Ja lubię węglem zacząć. Tutaj zwróćcie sobie uwagę na wielkość tego obrysu. Ja sobie tu jeszcze zmierzę odległość. Jeden. Dokładnie jedna czwarta tutaj. Czyli jeszcze troszkę. Już wam mówię. Możecie sobie podzielić w połowie waszą kartkę lub pod obrazie. I teraz tak, tutaj troszeczkę więcej niż jedna czwarta. Na tym samym poziomie minimalnie wyżej będzie broda. Tutaj dokładnie jedna czwarta to jest krawędź włosów. Jak wyjdzie kobieta, nic się nie stanie. To tylko poglądowy portret, żebyśmy mogli pobawić się światłem i kolorem. Do węgla świetna jest szmatka, chusteczka. Można sobie te zarysy osłabić. Później szybko. Dosyć okrągła głowa, bo takie dłuższe włosy u Rembrandta. Rembrandt był oczywiście mistrzem portretu i przede wszystkim autoportretu. Cała seria autoportretów, które malował przez całe swoje życie, to jego najwybitniejsze dzieła. Świetny malarz, wybitny artysta, ale niestety nie za dobrze układało mu się w życiu. W przeciwieństwie do jego kolegi Piotra Pawła Rubensa, któremu z kolei świetnie się wiodło. Doskonale prosperował, malował dla władców, dla dworów, był szczęśliwy w życiu. Zawsze jakoś tak mam wrażenie, że oni dwaj są troszeczkę swoim przeciwieństwem, jeżeli chodzi o to, jak im poszło w życiu. Rembrandtowi zmarła jego ukochana żona i później chorował. Niestety umierał w ubóstwie, tak więc cudowny, wielki artysta, tym bardziej podziękujmy mu za jego twórczość, za to, że dzisiaj nas inspiruje. Ale dzisiaj uważany za największego, zdecydowanie. Oś twarzy jest troszeczkę poza połową. Nos jest właściwie dokładnie w połowie. Zaznaczymy sobie go tylko plamką. Gdzieś tam oczywiście lekko również zaznaczone oczy. Ja dam wam chwileczkę zaraz na naszkicowanie, nie przejmujcie się.
Słuchajcie, dosłownie taki bardzo ogólny szkic nam wystarczy. Zaraz zajmiemy się kolorem, zaraz tutaj się zacznie dziać cała reszta. Dobrze, chwilka dla Was na spokojne naszkicowanie, a ja zerknę na Wasze komentarze. Słuchajcie, użyjemy sobie techniki podmalunku, podmalówki. Już dzisiaj o niej mówiłem, już dzisiaj jej używałem. Bierzecie na pędzel trochę więcej terpentyny lub benzyny. Można właściwie śmiało nałożyć tutaj sporą warstwę farby. Użyję szerszego pędzla. Pędzel szczeciniasty, okrągły, szeroki. Tak naprawdę pędzel z Castoramy. Pędzel do malowania płotów, ławek. Bardzo dobrze się nadaje. Zobaczcie, sięgnę po farby, które sobie odłożyłem obok. Ja wycisnę farbę bezpośrednio na obraz, tak żebyście widzieli, bo wtedy łatwiej będzie mi ją rozmalowywać. Chcę Wam pokazać, słuchajcie, nie bójcie się naprawdę, bo widzę, że niektórzy boją się trochę malować, obserwują, nie, później namalujemy. Słuchajcie, naprawdę, swobodnie, odważnie. Polecam Wam zwłaszcza ten pierwszy etap obrazu malować zupełnie na luzie, dużymi plamami, w ten sposób. Traktujcie to jak układ abstrakcyjnych plam. Naprawdę nie ma co się obawiać, nie ma co się zahamowywać. Słuchajcie, farba bezpośrednio na obraz. Nie myślcie, że malujecie głowę, że malujecie portret. Na razie oczywiście. Później będziemy o tym myśleć. Na razie malujemy układ plam. Układ ciemnych i jasnych plam. Abstrakcyjnych i to jest ważne. Powiem Wam, że jeżeli zaczniecie malować lub rysować odważnie, to zawsze dobrze to później robi dla obrazu albo dla rysunku. Jeżeli tak delikatnie zaczynamy, bo się boimy czegoś, bo nie chcemy czegoś zepsuć, to nie zawsze, ale często nie kończy się to dobrze. Zwróćcie uwagę, że węgiel też się rozmalowuje w tej chwili. Ja go również używam troszkę do malowania. Używam go jako ciemniejszego tonu. Zaraz będziemy wypłukiwać farbę z płótna. Płótno daje właśnie tą możliwość, ponieważ dużo wytrzymuje, w przeciwieństwie do papieru, który by się zaczął troszeczkę rozlatywać. I znowu farba bezpośrednio na płótno. Robię podmalówkę brązem. Rembrandt pracował podobnie. Podmalówka brązowa była przez długie wieki początkiem wielu obrazów. Dopiero kiedy ona podeschła, nakładano laserunkowo, czyli cieniutkimi warstwami przejrzystymi, transparentnymi, kolejne kolory. Ja dzisiaj nie będę miał czasu na to, żeby te warstwy podeschły, więc będę pracował od razu. Aczkolwiek to, co tutaj widzicie w tej podmalówce, to jest właśnie laserunek. Podmalówka sama w sobie jest laserunkiem, chociaż może nie dosłownie, ale efekt jest bardzo podobny.
Jest coś takiego w malarstwie, że i w rysunku też zresztą, że odwaga jest nagradzana. Dlatego polecam Wam odważnie. Malujcie i rysujcie odważnie. Wtedy dzieje się jakaś taka dziwna rzecz. Coś nas prowadzi, coś prowadzi naszą rękę. Zazwyczaj, kiedy poprawiamy, to wtedy psujemy. Tak więc nie poprawiajcie. Pierwsza plama, pierwsza linia. Ja wiem, że to się łatwo mówi, ja do dzisiaj się łapię na tym, że chcę coś poprawić, ale od kiedy zacząłem uważnie obserwować, co się wtedy dzieje, to okazuje się, że często ta poprawka właśnie prowadzi raczej ku gorszemu niż ku lepszemu. Więc dużo spontaniczności, dużo swobody. Taki szczeciniasty pędzel jest w ogóle świetny do takich fragmentów, jak włosy na przykład, ponieważ możemy nim robić dosłownie loczki. Zobaczcie tutaj przy krawędzi. Loczki praktycznie same się malują. Ja je i tak zaraz zamaluję, bo będę malował tło, ale pokazuję Wam teraz, jak to fajnie wychodzi. Najwyżej później je powtórzę. Kiedy chcecie ocenić rozkład cieni i świateł, kiedy rysujecie, malujecie, to warto zmrużyć oczy, rozostrzyć wzrok tak, żeby rozmył się obraz przed naszymi oczami. Wtedy znacznie lepiej widać, co jest ciemne, co jest jasne. Jak w ogóle te kontrasty wzajemnie się mają w stosunku do siebie. Dobrze, zostawmy na chwilę tą warstwę, niech ona sobie troszeczkę stężeje, rozpuszczalnik odparuje. Zajmiemy się teraz tymi barwami cielistymi albo tłem. Może tłem, bo wtedy będziemy mieli już sprawę tła rozwiązaną. Będzie łatwiej wtedy też dopracować barwy cieliste. Znowu przyda się troszkę szerszy pędzel. Dobrze, mam już właściwy pędzel. Właśnie, teraz płukanie pędzla. Jak to zrobić? Słuchajcie, wlewacie sobie troszeczkę terpentyny albo benzyny. Resztę zakręcacie, żeby się nie przewróciła i nie wylała. Zamaczacie, maczacie tylko pędzel leciutko i odsączamy ten pędzel w szmatkę lub w papierowy ręcznik. I właściwie po jednym takim odsączeniu on jest prawie czysty, bo bardzo ładnie się wchłania farba olejna w szmatkę lub w papier. No i właściwie wystarczy. Ja zmieszam sobie, słuchajcie, troszkę tej farby już tutaj w naczynku, wyciskam sporo bieli. Mam tutaj w naczynku troszeczkę oleju również i to właśnie po to, żeby dostać bardziej gładką, bardziej śliską i chętną do mieszania się farbę. Tak więc naolejam dodatkowo właśnie farbę białą. Teraz, żeby dostać taki szaro-oliwkowy kolor tła, dodam sobie troszeczkę kobaltu do tej mojej bieli. A tego ciemnego błękitu minimalnie również. Na pewno odrobinka brązu się również przyda. Chociaż właściwie mogę to zastąpić żółtym i odrobinką karminu, magenty właściwie dzisiaj. Tak więc słuchajcie, zawsze te podstawowe trzy kolory będą wchodziły w skład w większości mieszanek. No i mam taki ton, który jeszcze widzę jest troszkę za neutralny, jeszcze go troszeczkę zażółcę.
zazielenie właściwie, o, w ten sposób. Tak, to będzie to. Słuchajcie, cały czas właściwie magenta, troszeczkę tego błękitu ftalowego, trochę żółtego. I to jest przepis na szarość. Biel, trzy podstawowe kolory. Biel żółty, cytrynowy, troszeczkę błękitu, może być ftalowy, może być kobaltowy, troszkę karminu i po prostu mieszacie. Jeżeli farba jest zbyt czerwona, to zawsze dodajecie trochę błękitu i żółtego, czyli zieleni. Zieleń i czerwień to kolory dopełniające się, czyli one nawzajem się będą jakby zwalczać i znosić i neutralizować. O, teraz mam na przykład bardziej cielistą barwę, więc dodaję do niej troszeczkę zieleni, czyli trochę błękitu, trochę żółtego. No i jest już zdecydowanie bliżej tego, co chciałem uzyskać. Tak więc jaśniejszy ton tutaj i tu, a po bokach te ciemniejsze i zaraz je ładnie ze sobą przetrę, tak żeby się wymieszały równomiernie. Troszkę, jeżeli jest za sucho, jeżeli to tak za bardzo szorstko idzie, troszeczkę terpentyny lub benzyny, ale nie za dużo. Dodawanie bieli do farby olejnej daje właśnie taką gładziutką warstwę. Biel ma taką właściwość wygładzania. Zaszarza oczywiście również kolor, ale przede wszystkim go wygładza. Tak więc wszystkie te takie gładkie przejścia na skórze lub tutaj w tle, które właśnie maluję, zawsze lubią mieć w sobie biel. Nie dałoby się tego namalować transparentnie, bo tu jest transparentnie. Zwróćcie uwagę, niewykluczone, że ja wykorzystam w ogóle ten fragment do końca, nawet nie będę tutaj specjalnie nic ruszał, ponieważ już jest efekt włosów. I właśnie przez transparentne malowanie dostajemy wyraźną fakturę. Przez dodatek bieli dostajemy idealnie gładką, kryjącą również warstwę. Bardzo zachęcam Was do zobaczenia tej dzisiejszej naszej porannej lekcji o 10, która była. Znajdziecie ją w zakładce filmy u góry naszej strony, na której właśnie jesteście. Tam sporo przydatnych informacji na temat samego mieszania koloru. Polecam również wczorajsze lekcje, które były stricte o mieszaniu kolorów. Malowaliśmy razem z Darią wtedy farbami akrylowymi, natomiast zasady te dotyczą każdego rodzaju farby i przy każdej farbach się sprawdzą. Słuchajcie, naprawdę, zobaczcie, pełen luz, pełen spontan. Ja nawet wejdę tutaj na twarz, przejadę po tym kołnierzyku. Spontanicznie tutaj wpadnę w te włosy. Ja nie wiem do końca, co robię, to po prostu się dzieje, a ja obserwuję, co się dzieje. Ja wiem, że oczywiście doświadczenie w tym pomaga, bo wiem, że jak zaczynałem malować, to też tak chciałem to robić ostrożnie i z namaszczeniem, aż w końcu mój nauczyciel, doskonały pan Michał, którego serdecznie polecam, powiedział mi: Tomek, maluj szybko, masz 15 minut na namalowanie tego obrazu i ma być namalowany. No i zacząłem malować szybko i stwierdziłem, że to rzeczywiście działa, że wtedy nie ma czasu na zbyt dużo myślenia. Słuchajcie, wchodzę teraz tą szarością na włosy. Zobaczcie, zaczynają się pojawiać połyski na tych włosach. I to jest właśnie zaleta farb olejnych. W akrylu by to nie wyszło, bo to już by było suche,
a w tej chwili jeszcze się miesza. Jeżeli chcecie dostać wyraźniejsze takie połyski na włosach, używacie troszeczkę bardziej mokrej farby. Pokażę to z bliska, bo to ładnie wygląda z bliska, tu się ciekawe rzeczy dzieją. Zobaczcie, jak ta materia malarska wygląda, jakie ślady zostawia właśnie ten pędzel. Widzicie, to są dosłownie loczki. To już jest dosłownie gotowa struktura włosów. I tak się maluje włosy. Ich się nie maluje włosek po włosku. Bierze się odpowiedni pędzel, który po prostu te włosy nam namaluje sam, a my mamy wolne. Niech pędzel maluje, a my sobie oglądamy na luzie, co się dzieje. Ja troszeczkę ten kolor jeszcze, tak powiem, zarudzę, bo on jest trochę za biały. A tu Rubens jest jeszcze młody, więc nie będziemy mu robić zupełnie siwych włosów. Tak więc robię coś w rodzaju bardziej pomarańczowego tonu. Przepraszam, Rembrandt. Przepraszam bardzo za to, co powiedziałem. Mówiłem wcześniej o Rubensie. Rembrandt. Tutaj Rembrandt jest jeszcze młody. Skoro już jestem tutaj bliżej, to zajmę się teraz twarzą i pokażę Wam, jak to zrobić. Później jeszcze wrócę najwyżej do włosów. Już, nie poprawiać, Tomaszu, bo się zepsuje. Im krócej pracujemy nad jakimś momentem, tym lepiej. Oczywiście nie każdy może się zgadza z taką metodą pracy i może nie dla każdego ona będzie dobra i skuteczna, ale dla mnie zdecydowanie jest, więc polecam. Zresztą nie tylko dla mnie. Myślę, że niektórzy z Was również potwierdzą, że jest coś w tej metodzie. Magenta. Jeżeli tak uważacie, to dajcie znać w komentarzach. Wtedy będzie większe prawdopodobieństwo od moich słów i nie wyjdzie, że tutaj coś blefuje. Słuchajcie, mam już tutaj znowu troszkę żółtego, cytrynowego. Cały czas w kółko to samo towarzystwo, żółty, cytrynowy, magenta. Tak, jest tutaj biel. I mieszam i patrzę, co się umiesza. Jak za żółto, to troszeczkę czerwieni, troszeczkę błękitu, nie zaszkodzi również. No i spróbujmy, zrobimy próbę na twarzy. Słuchajcie, przy farbach olejnych trzeba tak konkretnie, rzeźbiarsko, tak z uczuciem do nich podejść, czyli wcierać je mocno, aż z pędzla iskry lecą i dym. Odważnie, zdecydowanie. Oj, teraz się zacznie olejowa przygoda, bo tu się zaczną bardzo ładnie, miękko mieszać te farby. I zobaczcie, jak ja ten nos maluję. Ja po prostu wcieram w jednym miejscu. Później przeniosę się troszeczkę wyżej. Maluję tak naprawdę techniką suchego pędzla w tej chwili. Na tym pędzlu prawie nie ma farby. On jest prawie suchy. Co więcej, tutaj, żeby dostać takie mocne światełko, zastosuję warstwę transparentną, czyli rozcieńczę ją jeszcze troszkę rozpuszczalnikiem, żeby prześwitywało tutaj trochę płótna. Rembrandt również tak robił, tylko Rembrandt robił trochę grubszą, białą podmalówkę i dopiero kładł na nią transparentną warstwę. Ja, ponieważ nie mam czasu dzisiaj, żeby mi wyschła ta podmalówka, bo ona by schła kilka dni, to użyję barwy białej płótna. Ucho. Zaraz tutaj będzie. Troszeczkę zaakcentuję jeszcze krawędź nosa. Tak naprawdę w tym obrazie bardzo lekko widać oczy. Tak naprawdę to bardziej źrenice i tylko troszeczkę jaśniejsze obrysy.
i zarysy białek oczu, ale bardzo lekko je tam widać. Tak więc ja troszeczkę tam rozjaśnię, zaraz tam jeszcze wejdę jakimś brązem, ale ogólnie chodzi nam dzisiaj o całość, o pewien kontrast, więc nie musimy się za bardzo przejmować detalami. Biorę teraz trochę bieli, czystej bieli. Dodaję do niej troszeczkę żółtego dla przyzwoitości, bo czystą bielą raczej nie malujemy, nie rozjaśniamy kolorów czystą bielą, bo one wtedy gasną. Zobaczcie, cały czas operuję na tych miękkościach farb olejnych. Wezmę teraz troszeczkę brązu, którym już malowałem i tutaj, ops, wezmę inny pędzel przede wszystkim. Troszeczkę podkreślę znowu zarys szczęki, minimalnie wargę. Wiecie, co jest dobrą metodą? Malowanie plamkami. Jeżeli nie mamy zbyt dużo czasu i chodzi nam o bardziej szkicowy efekt, to malujcie pojedynczymi, wyraźnymi dotknięciami pędzla. Wypłukałem sobie pędzel, bo było na nim zbyt wiele bieli. Biorę brąz i troszeczkę magenty, bo będę malował usta. Usta to właściwie będzie plama imitująca troszkę usta. Znowu suchy pędzel. Gdzieś tutaj przechodzę do sfery cienia. Chwilka na dopracowanie nosa. Na określenie, gdzie jest dziurka w nosie. Oczko wyżej, wyżej, gdzieś tu będzie źrenica. Teraz już się wszystko zaczyna trochę układać lepiej, więc ładniej to widać. Od razu tutaj zrobię właśnie ten efekt miękkości. Prawie suchy pędzel, słuchajcie, znowu. Zaraz podbarwię jeszcze to miejsce troszeczkę. Teraz więcej czerwieni i żółtego na nosie. Nos jest, słuchajcie, zawsze bardziej różowy. Jest bardziej ciepły niż reszta ciała, bardziej ukrwiony.
Myślę, że starczy, że zajmę się teraz okiem. Tą część na razie zostawię. Na razie nie będę dopracowywał jej bardziej, bo po prostu nie ma na to teraz czasu. Te oczy właśnie takie są, że prawie ich nie widać. One są na granicy abstrakcji, ale jednak tam są widoczne. Słuchajcie, troszkę brązu bezpośrednio na obraz. Ja teraz zmieszam ten brąz z odrobinką błękitu, ponieważ nie chcę cały czas działać samym brązem. To dałoby zbyt płaski efekt, jakbyśmy działalibyśmy na tej samej przestrzeni. Słuchajcie, kilka loczków. Ale bez poprawiania, tak? Czyli kilka takich maźnięć, dosłownie. Podobnie tutaj. Gdzieś tam jest leciutko widoczna brew, ja ją tylko zasugeruję. Tutaj teraz się zacznie ciekawa zabawa, bo takim bardziej suchym pędzlem zacznę dodawać loczki. One się mieszają teraz już z kolorem tła, z barwą tła, które tam przed chwileczką malowałem. Ta warstwa oczywiście cały czas jest mokra i będzie mokra jeszcze przez 3 dni, albo 4, albo nawet dłużej, bo jest tam sporo oleju. To jest zaleta farb olejnych, można zawsze wrócić do pracy, można ją kontynuować. W akrylu po prostu nie, bo nam się to przerwie i będzie koniec, i będzie po pracy. Brąz, dodam trochę magenty, trochę ciemnego błękitu, żeby jednak pojawiły się fragmenty chłodniejsze. Szczególnie kołnierzyk. Słuchajcie, kołnierzyk namaluję właśnie troszkę chłodniejszy, dodam tam nawet trochę kobaltu, żeby on się odróżniał od skóry i od pozostałych miejsc. Ale znowu za długo na nim nie siedzę, bo się zepsuje. Zawsze w takim miejscu można użyć palca. Zrobić takie roztarcie dla efektu miękkości. Słuchajcie, zajmijmy się jeszcze tym, co najciekawsze, czyli cielistymi barwami w tej części twarzy. Użyję teraz bezpośrednio na obraz bieli. Na uchu również grubiej ją naniosę. Rembrandt bardzo grubo malował właśnie te fragmenty, które są mocno rozświetlone na kołnierzyku. O, na kołnierzyku zostawię farbę prosto z tubki. Nawet nie będę jej rozmalowywał pędzlem. To będzie schło 2 tygodnie, ale spokojnie, nie spieszy mi się. Zobaczcie, jaka to jest gruba warstwa. To jest warstwa prosto z tubki nałożona. Ona odstaje na 0,5 cm od obrazu. Słuchajcie, użyję magenty i palca mojego. Dodam do tego troszkę żółtego od razu. Mam wrażenie, że
że Rembrandt mógł robić podobnie. Znowu trochę brązu. Małe wycofanie się za jasny, za szary. Ta szara barwa tam wyszła. Tak naprawdę, jak widzicie, mieszam kolor bezpośrednio na obrazie teraz. Tutaj ten taki mały akcencik jeszcze podkreślę trochę precyzyjniejszym pędzlem i brązem. Gdzieś tam plamka cienia w uchu, jakiś jeden, dwa zawijasy w uchu. Gdzieś tam zaakcentuję tylko koniec ucha. Dodam przede wszystkim magenty i żółtego, żeby nie wyszło zbyt różowo. Znowu brąz, gaszę troszeczkę ten róż w uchu, żeby nie był za jasny, za intensywny. I widzicie, cały czas właściwie mieszam farbę na obrazie. Wcisnę więcej magenty, żeby... coś stwardniała ta magenta. Cień. Cień, magenta i brąz. On jest bardzo nasycony. Bardzo intensywny w barwie. Zmieniam cały czas linię plamy, którą maluję. Staram się unikać powtarzania jakiegoś takiego samego śladu, podobnego roztarcia ileś razy, tak żeby była różnorodność w ramach nawet jednej plamki, która się rozwija, która się zmienia. Przytnę troszeczkę tutaj długość ucha. Gdzieś tutaj pomarańczem takim intensywnym, słuchajcie, podkreślę rude włosy Rembrandta.
Troszeczkę zgaszę ucho. Za mocno zaczęło świecić. No i cały czas mieszanie farby na obrazie. Trochę przyciemnię jeszcze ten policzek. Kciuk. W tym miejscu po prostu przyda się kciuk. Bez rozdrabniania się, bez zastanawiania się, czy bardziej w prawo, czy bardziej w lewo. Słuchajcie, zawsze, jeżeli jest jakiś taki dylemat, coś tam się zaczyna dziubać za bardzo, zawsze lepszą opcją jest odjąć szczegółów, uprościć coś, wprowadzić grubą plamę, niż dziubać to i męczyć i rozdrabniać. Naprawdę na obrazie lepiej wygląda mniej detali niż więcej. Tak więc śmiało, śmiało w takich momentach postępujcie. Nie obawiajcie się zdecydowanych pociągnięć, zdecydowanych plam. Ostatnia korekta na ustach, bo trochę za bardzo ta warga świeciła, za bardzo wychodziła do przodu. Taki jest efekt, jeszcze nie końcowy, bo zostało tutaj troszkę do zamalowania, ale zamaluję to sobie już za chwilkę. Moi drodzy, popracowaliśmy dzisiaj z odcieniami skóry. Poćwiczyliśmy duże płaszczyzny. Teraz widzę, że tu może być więcej cienia, więc już go dodaję i jest lepiej. Tak, takie poprawki jeszcze gdzieniegdzie kuszą, byle nie za dużo. Pokazałem Wam, jak operować szerokimi, grubaśnymi pędzlami o dziwnej, roztapiożonej strukturze, że warto czasami coś uprościć zamiast rozbudowywać. Że warto nałożyć farbę grubo, chyba odepnę kamerę, bo ze statywem to ciężko. No i przede wszystkim zrobiliśmy interpretację portretu Rembrandta, bo oczywiście nie jest to kopia, on tutaj wyszedł troszeczkę inny. Myślę, że jeszcze młodszy niż tam na swoim rzeczywistym autoportrecie, ale chodziło o poćwiczenie malowania farbami olejnymi, o poćwiczenie przejść tonalnych, od ciemniejszych do jaśniejszych. Tak naprawdę można by to teraz jeszcze rozcierać, słuchajcie, przecierać te warstwy od ciemniejszej do jaśniejszej. Na przykład tutaj można uzyskać jeszcze bardziej miękkie przejście, rozcierając to miejsce teraz palcem. W ten sposób. Ale niekoniecznie trzeba. Nie zawsze musi być wszystko też idealnie gładkie i miękkie. Natomiast jak widzicie, można to robić nawet kciukiem albo szerokim pędzlem. Moi drodzy, bardzo serdecznie dziękuję Wam za towarzyszenie, za wspólne malowanie. Przysyłajcie wszystkie pytania, które pojawiają się teraz w Waszych głowach. Przysyłajcie też, proszę, wszelkie Wasze życzenia. Jeżeli chcielibyście jeszcze wrócić do tego tematu, jeżeli chcielibyście popracować na przykład nad portretem, jeżeli chcielibyście popracować nad pejzażem i w ogóle nad techniką olejną, jeżeli ona Was stopniowo wciągnie i oczaruje, to dajcie znać, będziemy to robić. Przyślijcie Wasze prace, Wasze komentarze. Jeżeli zechcecie, możecie wesprzeć naszą pracownię. Jest to zupełnie dobrowolne, ale pomaga nam w prowadzeniu zajęć, w zakupie materiałów, w utrzymaniu pracowni. Numer konta znajdziecie u góry naszej strony pod okiem oraz w opisie tej transmisji. Bardzo serdecznie dziękuję również za wszystkie wsparcia, które już otrzymaliśmy. One umożliwiły nam prowadzenie tych zajęć i rozwijanie pracowni. Bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam
miłego wieczoru. Zapraszam już jutro o 10:00 wszystkich, ale szczególnie najmłodszych, na rysowanie zwierząt Ameryki Południowej oraz wieczorem o 19:00 pójdziemy znów śladami mistrzów i zajmiemy się rysunkiem Rafaela. Będzie to portret kobiety, portret studium właściwie głowy kobiety ołówkiem. Tak więc znowu mistrzowie będą nam towarzyszyć. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę dobrej, spokojnej nocy. Dobranoc.